Archiwum Głównym Akt Dawnych przy ulicy Długiej niezwykła wystawa zorganizowana z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Wiele unikalnych dokumentów pisanych ręcznie i drukowanych. Zdjęcia i materiały niezwykle rzadko wydobywane z archiwalnych magazynów. Obligacje tymczasowe wydawane przez rząd narodowy świadczą o wszelkich możliwych sposobach finansowania powstańczego zrywu. Dzięki współpracy wielu archiwalnych i muzealnych placówek w kraju powstała niezwykła ekspozycja. Tego dnia Centrum Nauki Kopernik zaproponowało seniorom specjalne zwiedzanie pod opieką animatorów przewodników. W dniu babci i dziadka na gości centrum czekały dodatkowe atrakcje. Dziadkowie i babcie wraz z wnukami, ale również i bez nich z zainteresowaniem oglądali centrum. Przez cały dzień specjalne rodzinne warsztaty i projekcje filmowe wzbudzały dodatkowe emocje. Nic dziwnego, nie zapominajmy, że pierwsze komputery powstawały, gdy nasi dziadkowie byli młodzi. Na inaugurację założonego przez siebie 100 lat temu teatru Arnold Szyfman wybrał Iridiona. Na setny jubileusz Teatru Polskiego Andrzej Seweryn na nowo zaadaptował i wyreżyserował dramat Zygmunta Krasińskiego. W sercu obłąkany uczyń na nowo domem twoim, tak jak w godzinę chrztu poświęcam skronie twoje. Doborowa obsada i nowe spojrzenie na misję syna Amfilocha. Premiera Iridiona 29 stycznia w Teatrze Polskim. Dobre wróżki, królewny, księżniczki, superbohaterowie, rycerze, policjanci, piraci. W Domu Kultury Zastów tradycją powoli staje się wspaniały bal karnawałowy Królestwo Bajek. Jak widać, bawiono się świetnie. Latano na zaczarowanym dywanie, zbierano kwiaty dla babci, walczono z zaczarowanym wężem. Miło, że tradycyjne bajki wciąż znajdują grono młodych fanów. A swoją drogą, przecież takie bale pamięta się przez wiele lat. Na Zamku Królewskim od 10 lat organizowane są muzyczne cykle tematyczne. W tym roku program jubileuszowy otworzył w styczniu zespół Ensemble Hyacinthus. We wspaniałym zamkowym wnętrzu mogliśmy posłuchać utworów Händla, Vivaldiego i Bononciniego. www.um.warszawa.pl